Dzisiaj miało być bez garażu, ale byliśmy na Pustyni Siedleckiej i co? I okazało się, że Skoda została z napędem na jedną oś. Tylko tył. My to zawsze mamy ośki. Taka zasada. Najlepsze są, po prostu. Gdzie ja mam to do odpinania? Masz, weź to ode mnie. No właśnie, bo ty poleciałaś w całym rynsztunku do kanału. A ja nie mam czasu. Co my tu dzisiaj robimy? Czemu? I co, demontaż? I montaż. No. Czy tak odpadnie pu? No, coś musisz pokombinować. No spróbuj tym kluczem, no. Podważ czym po prostu, no. Kombinuj. To odejdzie? To ma odejść? Tak. No i tam w środku będzie tarcza sprzęgła. Zobaczę. A wszystkie śrubki odkręciłaś? No właśnie, sprawdź. No, wszystkie są. O, już się chyba rusza nawet. A, że z tego mam to wybić. Ja bym użyła młotka. No, możesz młotka, ale tutaj możesz włożyć pomiędzy to coś i powinno odejść. Nie, no i potrzebałabym ten śrubokręt płaski. No to szukaj śrubokręta. To ma zostać, czy nie? To. No to wystarczy. Wciągasz wszystko tak jak leci. No ale ma zostać, czy ma nie zostać? No nie, no to też będziemy wymieniać tak spokojnie. Zaraz pewnie trachnie w dół. Chyba na trzech tam trzyma na tych czpieniach. Nie starcza. Ta sprężyna jest pęknięta? Bo ja to wiem, to też to mać? Nie, no tego już nie ściągamy. To już jest silnik, to zostaje. Spokojnie. Wiem, że się rozpędziłaś. Nie, ja mam 6, do rozkręcania. 6 tylko wystarczy ściągnąć. Może ściągniemy jeden. I nawet pasuje. No patrz to. Nie, ona chce wszystko rozbierać. To jest tylko 13, to może jednak. Dawaj tą nową założę. Bez sprzęgła. I ja mam to w powietrzu po prostu wsadzić i wsadzić? No nie. Jeszcze musisz użyć tego sprzętu do centrowania tarczy. I ją ustawić idealnie równo. Tak jest. Gruszki. Od drugiej strony. Si. Co, i tak po prostu mam to kręcić? No nie, no musisz ustawić idealnie, tak jak ci mówiłem. Najpierw ten czpień się musi rozejść, musi chwycić tarczę. I teraz sobie musisz zobaczyć, czy ona jest równiutko. I wtedy kręcisz tym większym pierścieniem. I ona się ustabilizuje i dociśnie. No i ładnie. To wsiadło. Dobra. Montujemy. Trzymaj tylko za obudowę, żeby się tarcza nie przestawiła. A tam? To powinny wszystkie trzy siąść, nie? O, tam pięknie. Nie widzę, czy siadło. No ale chyba ci się wcisnęło, dobrze? No nie wiem. Dociśnij nie górę. Siedzi. No i teraz to trzeba dociągnąć. Tym? No nie. Śrubami. Jak tym. No tym wcześniej mówiłeś, że się dociąga. Tym się dociąga tarczę, żeby była w środku. Idealnie centrycznie. No to nie weszło. No to dociśnij górę, albo zacznij przykręcać, albo klepnij. O i weszło. I dziesiąteczki teraz, cyk, w drugą stronę. Nie wiem, czy to to, po prostu wziąłem pierwsze lepsze. Pasuje, pasuje, czyli to to. A podkładkę tam mam dać jakąś? Nie, tu nie było podkładek. Jednak źle powiedziałem, były podkładki. Dobrze, że pani mechanik czuwa. No ale to teraz były trzy, a ja mam dwie. I dwie odkręciłam, to gdzie jest trzecia? Trzeba znaleźć jeszcze. Gdzieś tu są pewnie w kanale albo. Nie macie na chwilę. Kręcimy. Jednak są podkładki.
Śruba sześciokątna to w sumie podkładka musi być. Źle powiedziałem, ale szefowa tutaj wszystko wie, ja tu tylko patrzę. No i... To jest stara część sprzęgła, to jest druga stara część sprzęgła. A kręciłam nowe sprzęgło, to trzeba to odkręcić, tylko nie wiem, tak? Ten czpień, tak, też poluzuj. Ten mały, luzuj, 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 luzuj. No, to zejdzie za nowego, tylko... No ale to luzuj, luzuj daje, wciśnij teraz tą śrubę, wciśnij, no. Dobra, i teraz wyciągniesz, pięknie. Wymieniło strzelego, no. Wymieniło strzelego. I już teraz wiesz, jak to robić. Teraz to niestety ja jestem harpagańskim inżynierem, ty się będziesz ode mnie uczył. Widziałeś, to się tak robi. Ja to tylko obserwuję. Teraz w ogóle musimy znaleźć tam gdzieś w grodzi otwory, bo z wnętrza samochodu wypuścimy sobie linki hamulcowe, więc teraz to musimy znaleźć żółtą farbę, żeby pomalować elementy, które będę chciała na żółto. Tak. Całą zawiechę robimy żółto na sportowo. 2 na 10. Nie podoba mi się ten efekt. Za późno. Mogę? Tak. Tam leć po wszystkim. Okazało się, że to ma znaczenie, jaka to strona i że ma być napis jakiś. I tam, gdzie jest napis, to będzie od strony skrzyni. Potrzebowałabym tą lampeczkę. Proszę. Na szczęście przyfarciło nam się i widzę tutaj ten napis, który powinien być. Jakiś gearbox, czy jakoś tak, nie wiem, czy to widać, ale jest ogólnie w tym miejscu. On tam jest, tu. Więc ma być od strony skrzyni, więc jest od strony skrzyni, bo to będzie skrzynia. Sprawdź jeszcze, czy tutaj na pewno dobrze przekręciłem, bo to jest moja pierwsza wymiana sprzęgła, więc pozwalam ci dzisiaj mnie sprawdzić. Dobrze, jak mogę, to okej. No i jak diagnoza? No diagnoza ideolo, jak ma być. Jak to tylko sprawdzamy na oko. No powiedziałeś, że nie mam tego robić całego i z całej siły, to ja tak... Nie, 25 Nm, więc tak ciężko to wyczuć, nie mając klucza dynamometrycznego, ale będzie dobrze. Jakiego klucza? Dynamometrycznego. Chcesz takiego klucza? Dynamometrycznego. Nie, no mam do roweru, bo do składania tarcz i zawieszenia miałem, ale to jest w domu, a my jesteśmy w garażu. Okej. A będzie działać? No musi, nie ma wyjścia. Dobra, to idziemy wynosić skrzynię.